Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hearthstone'a. Ja jestem Farid, wy jesteście na Farid Games i moi drodzy, jeśli chcecie zobaczyć jeszcze więcej odcinków, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Moi drodzy, mamy dzisiaj czwartek, a co za tym idzie, karczemna bójka. Z tego co widziałem, Blizzard stara się zaskakiwać nas czymś nowym, no i to prawda, ta bójka jest nowa. A ponieważ jest to Zmienikon, wymień się opowieściami z innymi zmiennokształtnymi na kolejnej edycji słynnego konwentu w naszej karczmie. Wybierz klasę, wypełnimy twoją talię zmiennokształtnymi i zaklęciami. No dobra, zobaczmy zatem. Zaklęciami, więc tak się zastanawiam, kto ma dobre zaklęcia. Jakiś mag, ewentualnie jakiś hunter. No chyba maga weźmiemy, no nie ma co tutaj wielce kombinować. Jakieś tam fireballe, flame strike i inne tego rodzaju rzeczy mogą nam się przydać. Może jakiś pyroblast nam się trafi. Tylko tak się zastanawiam, bo tutaj mamy tych zmiennokształtnych, tak? Czyli mamy tą legendarkę, powiedzmy 1-1, która się zmienia co turę, ale zastanawiam się, czy nie ma tam również beztwarzowych manipulatorów. No zobaczymy. Zobaczymy, co tutaj wyjdzie. Moi drodzy, mamy godzinę 18. Za 3 godziny już Polacy będą walczyli w ćwierćfinałach. I jestem ciekaw, czy uda nam się dojść do półfinałów. Ja dobrze mówię? Tak, teraz są ćwierćfinały. Zresztą na pewno? No, jakoś tak. Zobaczymy. Dobra, walczymy z Anduinem. No, w sumie Anduin też jest dobry. Ale my mamy Księgę Kabalisty, więc... I ogniste działo. Może być. Mi się to jak najbardziej podoba. Z Księgi Kabalisty możemy dostać kolejne jakieś tam zaklęcia. Więc zobaczmy. Aha, i my mamy w ogóle dwa kryształy na start. No to... To może być całkiem niezłe. Wezmę sobie totem przypływu many, tak żeby mi tutaj kart nie zbrakło. I żeby szybciej te zerusy nam się tutaj zamieniały w coś porządnego i przydatnego. No nasz drogi priest nie ma co tutaj zagrać. My natomiast możemy zagrać sobie jakiegoś tauncika. Jak dobrze wiemy, 4 punkty ataku dla priesta, no to jest coś strasznego, bym powiedział. Weź rzuć coś, co ma 4 życia. Ja to bym sobie ściągnął wtedy. O, no to spoko. Tego możemy się pozbyć na spokojnie. W ten sposób, mam nadzieję, że nie masz demona. Nie masz. To spoko. Dorzucimy sobie counterspella i atakujemy w twarz. I w międzyczasie cały czas tutaj dobieramy. Tu mamy z tego oślizgłego, ale kurde, koto mecho dźwiedź, mecha koto czy coś tam. Ale chyba sobie z tym poradzimy? Nie. Jednak nie. Co tu zrobić? Ile ty masz kart? 5. Daj twojej broni. To nas nie interesuje. Nie no, myślę, że dorzucimy tą świetlistą istotę i okej, okay, damy mu tutaj...
damy mu tą dopałkę, ale przynajmniej będziemy mieli pewność, że w kolejnej turze go zabijemy. Przynajmniej taki jest plan. A ja głupi, jeszcze zapomniałem o tym, o leczeniu. No, counter spell tutaj bardzo ładnie siądzie. Czego chcieć? No, przyznam, że ten siepacz porobił troszeczkę. A na szczęście, my możemy zrobić sobie taki myk. Musimy oczyścić słoneczną studnię. Możemy zrobić taki myk tutaj, pozbyć się tego taunta. No i zdecydowanie zabić tego mechokoto-dźwiedzia, cokolwiek to jest. On co prawda dostanie kolejne części, ale my dostaliśmy Fireballa, więc powinniśmy sobie poradzić ze wszelkiego rodzaju zagrożeniami z jego strony. Pożoga. No dobra. Coś mi kurde strasznie wolno chodzi. Nie wiem, z czym to jest związane. Mamy tutaj awaryjne chłodziwo. No dobra. Mamy to awaryjne chłodziwo, a ja po prostu sobie zabiję. Gdzie mam uderzyć? Chociaż no mogłem tutaj oczywiście taunta rzucić. O, czy tutaj... O kurde. Na tą spowiedniczkę miałem. No ale dobra, no nic z tym nie zrobimy. Tutaj mogę zniszczyć zamrożonego stronnika, to niestety, ale on nie jest zamrożony. No dobra, to my robimy tak. Dobierzemy sobie jeszcze kolejnego zmiennokształtnego. Tylko ja tutaj muszę uważać, żebym za chwilę sobie nie popalił tych kart, bo to byłoby no głupie zagranie z mojej strony. Ja już w ogóle mam 14 kart w deku. No. No, usłyszymy zdecydowanie. Zagrajmy tak. Zagrajmy jeszcze tak. Kart mamy na razie wystarczającą ilość. Tutaj wszystko mu wyczyścimy i zobaczmy, ile ja mam kart. Chyba 9. 3, 5, tak, 9. Mogę jeszcze dobrać jedną. Więc na spokojnie. Nie powinno mi się tutaj nic spalić. No dobra. Aha. Mamy moc metalu. I dostaliśmy jednak kartę. Potęga Hordy. Przyzwij losowego wojownika Hordy. No dobra, no, jednego Zerusa po prostu stracimy. I teraz tak. Teraz co my tutaj mamy? W sumie nic ciekawego. O panie, kurde. Ale możemy zrobić w sumie fajną sztuczkę. Chyba. On dostaje plus 3. Więc zróbmy sobie taki myk. A tego zabijmy. Których mam w ręku. A dobra. Rzućmy go.
Zaraz wam powiem dlaczego, ponieważ ten samotny tropiciel, on działa o tyle fajnie, że teraz każdy kolejny Zerus, którego będę miał w ręku, on będzie on będzie miał +1/+1. A ja się zastanawiam, czy nie zamienić się w Jaraxxusa, ale to chyba nie jest dobre. Tym bardziej, że możemy sobie fajnie poczyścić. To jest jeden punkt obrażeń. Więc możemy zrobić sobie taki myk. Jestem gotowa. To zabić. To zabić i. I czemu on ma 6-6? Ha. Dobre pytanie. Czemu on ma 6-6? Bo on ma cały czas na sobie ten pasyw. On ma cały czas na sobie tą pasywkę z wcześniejszej legendarki, tego Bulwadara, kogoś tam, coś tam. A ja chyba nie mam co zrobić z tą panią jeziora. Więc trochę słabo. Ale coś tutaj podziałamy, mam nadzieję. O! Mamy tutaj. Mamy odpowiedź. Czy myślę, że tutaj. Jakaś duplikacja może wejść. Dorzucimy tarczownika, tak żeby go jakoś zająć. I co tutaj dalej dorzucać? Nawet nie wiem. Chyba wezmę księgę kabalisty. Zobaczę, co mi tutaj dojdzie. O, druga księga kabalisty, bardzo dobrze. No i atakujemy w twarz tak naprawdę, no. Tutaj ta pani jeziora, ona i tak skutecznie będzie zablokowana. Chociaż, kurde, błąd, że ja mam tą duplikację, bo teraz dostanę jakichś dwóch tarczowników z dupy. No, jednego. I spali mi się karta. No ale cóż. Cóż zrobić? Dobra, co my tutaj mamy? Jakiś konsyliarz kultu, to mnie nie interesuje. Ja tutaj rzucę sobie w ten sposób. Jakiś tarczownik. I co tu jeszcze dorzucić? Tak się zastanawiam. A niech będzie ten Bran. Niech będzie ten Bran i ciśniemy. Wbijamy jakieś tam obrażenia. Powolutku. No w kolejnej turze, no przy odrobinie szczęścia, myślę, że udałoby się nam go zabić. Zobaczymy jeszcze, co wypadnie nam z księgi kabalisty. No i z tego, co widzę, cały czas ten buff z tamtej legendarki paladyna działa, więc widzę, że Zerus ma... To niemiło. No, plus jest taki, że mi nie zabija nic, tak? Minus jest taki, że dorzucił działo spaczenia. I to może być problem. To może być zdecydowanie problem. Kogo mi zabijesz? Brana. Szkoda, zdecydowanie. Tylko, że... Ile ja mam kart? 5, 8... Dobra, wyrzućmy tą księgę kabalisty. Mamy pyroblasta. Bardzo dobrze. Więc róbmy tak. Rzućmy kukłę. Zagrajmy agresywnie i postarajmy się go zbić jak
najlepiej potrafimy. Może nie będzie w stanie się uleczyć. Jeśli tak, to w kolejnej turze po prostu zabijamy go pyroblastem. I to by mi się bardzo, ale to bardzo podobało. Jeszcze tutaj z kukły dostaniemy, no, dziadostwo, bądźmy szczerzy. No, to tam wiecie. To akurat nie jest żadnym problemem. Bo po prostu go zabijamy. Czy mamy tutaj jeszcze jakieś ciekawe rzeczy? Chyba nie. Chyba nie. Dobra. Nic, zabijamy go. Nie ma co tutaj jakoś wielce kombinować. Bo jeszcze byśmy to przegrali. Tym bardziej, że mamy zaledwie 7 kart do jego 14. Więc tutaj dość szybko zacząłby mi wchodzić Fatigue Damage. Dostaliśmy pakiecik. No, dość dziwnie się obrócił. Zaraz sprawdzimy sobie, co z niego wypadło i cóż, będzie się trzeba żegnać. Będzie się trzeba żegnać i szykować na mecz. Jeszcze trzeba dojechać na jakąś strefę kibica albo do pubu. Jeszcze się zobaczy. I legenda. Gdzie te legendy? Jest rzadka i ostatnia. O, dwie rzadkie, nie tak źle. Wow, złote ugryzienie. No niesamowite, niesamowite. No dobra, moi drodzy, w tym odcinku to wszystko. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie. I co tam jeszcze? No zobaczcie również inne filmy na moim kanale, bądźcie na bieżąco i kibicujcie Polakom, którzy walczą dzielnie dzisiaj o 21. Dobra, z mojej strony wszystko i do usłyszenia. Na razie, trzymajcie się. Cześć!